Okropne. Zresztą nie wiedziała, że nie opłaca się, po sprawiedliwa, prostu nie opłaca się. Wie pan, jak jest z policją niemiecką? Jak weźmie policjant niemiecki łapówkę, to traci emeryturę. Z automatu, po prostu. Reakcję rządu w sprawie domniemanej propozycji korupcyjnej chwali europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Państwo nie jest z tektury, państwo nie jest z abdykacji. Jest problem, trzeba go wyjaśnić. Państwo reaguje błyskawicznie. O to obywatelom Polski, o to Polakom chodzi. Teraz co do afery. Była afera z jakimiś rzekomymi faszystami na Białoszorym Marszu. Prawda, szukanie z lupą oznak prawicowego ekstremizmu. Następnego dnia, czy następnego dnia pojawia się ta afera, a jutro czy pojutrze będzie kolejna. Myślę, że organy do tego powołane wyjaśnią tą sprawę. W opinii wicepremiera Jarosława Gowina powołanie Marka Chrzanowskiego na stanowisko prezesa Komisji Nadzoru Finansowego było błędem. Niezależnie od tego, jaka będzie prawna ocena działań i zachowań poprzedniego szefa KNF-u, powołując go na to stanowisko, popełniliśmy błąd. A że to jest takie miejsce, w którym jest się poddanym wyjątkowo silnej presji zarówno nacisków, jak i pokus. Rano do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żeryn. Agenci mieli zabezpieczyć dokumentację na potrzeby trwającego śledztwa. I dodajmy jeszcze jedną informację, że już jutro zostanie powołany pełniącego obowiązki szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marcin Pachucki. Informował o tym Polskie Radio szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Marcin Pachucki, dodajmy, do tej pory był zastępcą przewodniczącego KNF. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Utworzenie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce powinno być przedmiotem dyskusji w ramach NATO, tak uważa amerykański sekretarz obrony. James Mattis spotkał się w Waszyngtonie z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Szef Pentagonu nie złożył jednoznacznej deklaracji, czy popiera stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Przed oficjalną ceremonią powitania przed Pentagonem sekretarz obrony James Mattis potwierdził, że sprawa stałej obecności wojsk USA w Polsce będzie głównym tematem jego rozmowy z ministrem Błaszczakiem. To jest oczywiście kwestia, którą przedyskutujemy ze wszystkimi sojusznikami. Sprawę będziemy omawiać podczas wspólnej wizyty w Brukseli. Mimo kilkukrotnych pytań ze strony polskich dziennikarzy, szef Pentagonu nie zadeklarował, czy popiera utworzenie stałej bazy w Polsce. Pracujemy nad szczegółami. Analizujemy polską ofertę pod kątem wzmocnienia jedności i bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz naszych dwustronnych relacji. Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że w odpowiedzi na polską ofertę Amerykanie przedstawili własne, konkretne propozycje, które teraz zostaną ocenione przez stronę polską. Szef resortu obrony wyraził przekonanie, że podczas rozmów w Pentagonie kwestie dotyczące bazy posunęły się naprzód. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Jacek Raubo z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu pozytywnie ocenił w Polskim Radiu 24 propozycję prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącą utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Jego zdaniem korzystne wrażenie w Waszyngtonie sprawiło powiązanie tej propozycji z gotowością poniesienia określonych kosztów. Wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na administrację, obecną administrację, to tego typu zapowiedzi podparte pewnym aspektem finansowym, konkretnymi kwotami, one mogą nie tyle robić wrażenie, co mogą stwarzać bardzo dobry grunt do dyskusji takiej pragmatycznej o wymiarze również relacji poza kwestiami stricte militarnymi, czyli kwestiach również wymiaru ekonomicznego. Co można zaczerpnąć na przykład z obserwacji relacji Stanów Zjednoczonych ze sojusznikami w na przykład w Azji Południowej i Wschodniej w wymiarze istnienia tego typu baz tam. Ale niewątpliwie w moim odczuciu to zawsze zależy od narracji, którą stosuje poszczególna administracja amerykańska, prezydencka. W tym przypadku w moim odczuciu jest to ciekawe i dość dobrze skonstruowane. Mówił dr Jacek Raubo, a do rozmowy z ekspertem wrócimy w drugiej części magazynu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której wzywa do corocznej kontroli praworządności we wszystkich państwach wspólnoty. Europosłowie przekonują, że taki mechanizm jest potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Parlament zaproponował, by każdego roku przeprowadzana była oparta na dowodach ocena wszystkich krajów wspólnoty pod kątem przestrzegania wartości europejskich. Na podstawie tej oceny do krajów miałyby być wysyłane zalecenia. W rezolucji zaznaczono, że procedura praworządności ustawiona przez Komisję w 2014 roku, zastosowana dotąd jedynie wobec Polski, okazała się niewystarczająca do zapobiegania zagrożeniom dla praworządności. Parlament Europejski wspomina też o rosnących obawach w sprawie poszanowania wartości europejskich w innych krajach, na Malcie, Słowacji i w Rumunii.
Przypomina też, że również wobec Węgrów uruchomiony został artykuł 7. Rezolucja nie ma charakteru ustawodawczego. Jest wezwaniem do działania dla Komisji Europejskiej. Ze Strasburga, Karol Serówka, Polskie Radio. Ponadto Parlament Europejski sprzeciwił się cięciom w budżecie, które mogłyby uderzyć w kraje nowej Unii. Europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. W dokumencie tym sprzeciwili się proponowanym przez Komisję Europejską cięciom w polityce spójności i w polityce rolnej. Największym beneficjentem tych programów jest Polska, a teraz w tej sprawie rozpoczną się negocjacje z krajami członkowskimi. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Prawie 4 godziny trwało spotkanie unijnych ambasadorów w Brukseli poświęcone wstępnemu porozumieniu w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Narada zakończyła się bez konkretnych wniosków. O przełomie w negocjacjach brexitowych poinformowano wczoraj, kiedy negocjatorzy z obu stron uzgodnili rozwiązanie dla najbardziej spornej kwestii w tych rokowaniach, czyli granicy brytyjsko-irlandzkiej. W optymistycznym scenariuszu planowano, że jeśli dziś premier Wielkiej Brytanii uzyska akceptację ministrów dla porozumienia, wtedy zielone światło dla przyjęcia przez europejskich liderów dadzą także ambasadorowie i tekst porozumienia zostanie opublikowany. Ale ze względu na przedłużające się posiedzenie brytyjskiego rządu, ambasadorowie zdecydowali, że dłużej czekać nie będą. Dziś zostali jedynie poinformowani o tym wstępnym porozumieniu uzgodnionym wczoraj przez negocjatorów z Unii i Wielkiej Brytanii. Dyplomaci mówią, że nie widzieli dokumentów. Nie jest wykluczone, że ambasadorowie spotkają się jeszcze raz jutro lub w piątek, jeśli z Londynu w najbliższych kilkunastu godzinach będzie zielone światło dla porozumienia. Gdyby tak się stało, to w poniedziałek zostanie zwołane dodatkowe spotkanie ministrów do spraw europejskich z 27 krajów, których zadaniem byłoby przygotowanie szczytu w niedzielę 25 listopada. Na nim właśnie europejscy przywódcy mieliby zaakceptować porozumienie brexitowe. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. I jeszcze wiadomość z Londynu. Brytyjska premier Theresa May poinformowała wieczorem, że brytyjski rząd kolektywnie poparł przyjęcie proponowanego tekstu umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wielka Brytania powinna opuścić Unię 29 marca 2019 roku. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Białoruskie władze wydalą z kraju opozycyjną aktywistkę. Posiadająca rosyjskie obywatelstwo Hanna Krasulina ma opuścić Białoruś do końca tego miesiąca i przez rok nie będzie mogła tam przyjeżdżać. Działaczka zamierza zaskarżyć decyzję o deportacji. Hanna Krasulina poinformowała media, że wczoraj w stołecznej służbie migracyjnej dowiedziała się, że musi opuścić Białoruś. Formalnym powodem stały się wykroczenia administracyjne, m.in. przejazd bez biletu autobusem komunikacji miejskiej i udział w nielegalnym proteście. Krasulina od 7 lat jest rzeczniczką prasową Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. To czołowe ugrupowanie opozycyjne na Białorusi. Liderzy tej partii uważają, że ich rzeczniczka jest karana za działalność polityczną. Hanna Krasulina ma obywatelstwo rosyjskie i białoruską kartę pobytu ważną do czerwca przyszłego roku. Jej mąż i dzieci mają obywatelstwo białoruskie. Media zwracają uwagę, że uczestniczyła ona aktywnie w kampaniach opozycyjnych kandydatów na prezydenta Aleksandra Milinkiewicza i Jarosława Romańczuka. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończyła się konferencja pod tytułem 1918 rokiem wolności. W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowała ją ambasada RP przy Watykanie. Naukowcy uczelni i 7 ambasadorów państw Europy Środkowej przedstawiło ruchy niepodległościowe w tych krajach i ich drogę ku suwerenności po wybuchu I wojny światowej. Ambasador Janusz Kotański w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że z historii tych krajów, w tym Polski, płyną ważne, bardzo aktualne wnioski. Nikt nie może zmuszać narodów, żeby były razem w jednym państwie. Imperia nie są wieczne, jak niektórzy myśleli. Jest to także nauczka dla nas, będących członkiem Unii Europejskiej. Każde państwo ma prawo iść własną drogą. W konferencji wziął też udział pełniący funkcję ministra spraw zagranicznych Watykanu, arcybiskup Paul Richard Gallagher. Mówił o ważnej roli dyplomacji watykańskiej w procesie odzyskiwania wolności przez kraje Europy Środkowej. Z Uniwersytetu Gregoriana w Rzymie, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. 22 polskich naukowców wróci do kraju w ramach programu Polskie Powroty prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Program ten ma zachęcić polskich naukowców prowadzących badania za granicą do przyjazdu do kraju i oferuje dofinansowanie na badania oraz stworzenie własnego zespołu badawczego.
15 naukowców z programu Polskich Powrotów to przedstawiciele nauk przyrodniczych. Wśród wracających są także inżynierowie, psycholożka i doktor nauk medycznych. Jednym z wracających z Uniwersytetu Yale jest doktor habilitowany Łukasz Brataż. Naukowiec zajmuje się dziedzictwem kulturowym z wykorzystaniem nauk ścisłych. W Polsce będzie realizował projekt dotyczący wpływu spękań na wrażliwość warstwy malarskiej. Te spękania, one mają w sobie informacje zarówno o materiałach, które artysta użył do tworzenia obiektów, ale także mamy informacje o historii środowiskowej tych obiektów. Powroty to wyzwanie nie tylko dla nauki, ale i dla państwa, ocenia wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Musimy stworzyć warunki, żeby jak najwięcej tych naukowców, którzy rozjechali się po najlepszych uniwersytetach całego świata, chciało wrócić do Polski. W ramach programu do Polski wrócą naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Singapuru, Francji, Hiszpanii, Austrii czy Włoch. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W najbliższych 2 latach powstanie i zostanie wdrożony nowy system poboru opłat na drogach krajowych. Projekt przedstawili ministrowie cyfryzacji i infrastruktury. Marek Zagórski i Andrzej Adamczyk poinformowali, że prace nad nim już się rozpoczęły. Według założeń system będzie w stanie rozwiązać problem kolejek na bramkach ręcznego poboru opłat, a szczegóły zna nasz reporter Michał Fabisiek. Nowy system poboru opłat ma być przede wszystkim nowoczesny, poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jego nowoczesność ma polegać na tym, że ma być funkcjonalny zarówno dla użytkowników, łatwy w obsłudze i zrozumiały, ale także ma zapewniać i gwarantować wszystkie te funkcjonalności, na których zależy organom państwa odpowiedzialnym za funkcjonowanie ruchu drogowego w Polsce. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że 2 listopada strona publiczna przejęła nadzór nad systemem poboru opłat od pojazdów powyżej 3,5 tony poruszających się drogami krajowymi. Płynnie przejęliśmy pobór opłat. Na dowód tego informacja, że do 12 listopada na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło ponad 36,6 miliona złotych, czyli płaty odbywają się płynnie, nic im nie zagraża. Minister Adamczyk podkreślił, że dzięki przejęciu obecnego systemu możliwe będzie wdrożenie nowego. Nowy system poboru opłat to system, który będzie wykorzystywany szczególnie dla podniesienia bezpieczeństwa na drogach krajowych. Także mamy nadzieję, że będziemy mogli zaproponować koncesjonariuszom administrujący autostrady jednolity, nowoczesny, bezproblemowy, jeżeli chodzi o zatory na punktach poboru opłat, system. Dyrektor Instytutu Łączności Jerzy Żurek poinformował, że prace nad systemem będą realizowane w kraju przez jednostki państwowe przy użyciu technologii rekomendowanych przez Komisję Europejską. System będzie wykorzystywał podkład geoinformacyjny, czyli mapy cyfrowe. Planujemy wykorzystywać tak zwane cyberbramownice, czyli obszary definiowane, gdzie rozpoczyna się odcinek płatny, gdzie się kończy, co będzie tak naprawdę ułatwiać definiowanie tych obszarów. Żeby to wszystko było szczelne, dobrze działało, musi i będzie wykorzystywana w tym systemie zaawansowana analityka, a także monitoring wideo. Nowy system będzie kompatybilny ze standardami kreowanymi w Unii Europejskiej. Dodam, że od 3 listopada nowym operatorem krajowego systemu poboru opłaty za przejazd po wyznaczonych odcinkach dróg krajowych aut o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony jest Generalna Inspekcja Transportu Drogowego. ITD stał się także właścicielem poszczególnych elementów wchodzących w jego skład, w tym elektronicznego poboru opłaty viaTOLL. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Dodajmy, że nowy system powstaje w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Chodzi o wykorzystanie technologii satelitarnej i transmisji danych w systemach komórkowych i big data. I to już wszystko w pierwszej części wieczornego podsumowania wydarzeń dnia. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Utworzenie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce powinno być przedmiotem dyskusji w ramach NATO. Tak oświadczył amerykański sekretarz obrony James Mattis po spotkaniu w Waszyngtonie z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem. Szef Pentagonu nie powiedział jednak wprost, czy popiera stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Z kolei minister Mariusz Błaszczak poinformował, że w odpowiedzi na polską ofertę Amerykanie przedstawili własne, konkretne propozycje, które teraz będą ocenione przez jego resort. Wyraził też przekonanie, że podczas rozmów w Pentagonie kwestie dotyczące
amerykańskiej bazy posunęły się naprzód. Negocjacje i wojskową współpracę Polski z USA w Polskim Radiu 24 komentował dr Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiał z nim Krzysztof Grzybowski. Panie doktorze, jak odbierać tę zapowiedź Jamesa Mattisa, sekretarza obrony, o tym, iż tak naprawdę kwestia przyszłości tego projektu, czyli amerykańskiej bazy w Polsce, no, będzie zależeć tak naprawdę od, jak rozumiem, zgody czy też przychylności wszystkich sojuszników w ramach NATO? No bo temu zapewne ma służyć ta dyskusja, o której mówił sekretarz obrony. Znaczy ja bym to rozpatrywał w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to jest rzeczywiście format natowski i tutaj nie po to Stany Zjednoczone inwestują olbrzymie pieniądze oraz inwestują też pewną energię polityczną w reformowanie, dokonywanie pewnych zmian w obrębie NATO, żeby Sojusz Północnoatlantycki stawał się skuteczny i w wymiarze, bym powiedział, artykułu 5, ale też w tych działaniach poza artykułem 5, w wymiarze, bym powiedział, tych działań podejmowanych w operacjach innego typu niż tylko i wyłącznie zabezpieczenie terytorium państw członkowskich, żeby dzisiaj powiedzieć, że wracamy, nie wiem, do jakiegoś wymiaru bilateralnego i rozmontowujemy to w takim wymiarze konkretnych państw. A drugi z elementów, druga kategoria, to jest pewna technika działania Waszyngtonu, o której uczymy się, którą uczymy się postrzegać dopiero w moim odczuciu teraz bardzo mocno, bo my raz po raz się spotykamy, tutaj również w tym studiu dyskutujemy o wymiarze pewnych relacji amerykańsko-polskich, szukając jakiegoś takiego momentu przełomowego. Zwróćmy uwagę, jak długo trwa podejmowanie, ten proces podejmowania decyzji w kluczowych, strategicznych dla Stanów Zjednoczonych tutaj decyzjach w takich interesach właśnie wojskowych. Więc z jednej strony to jest ta technika, ten uśmiech tutaj sekretarza Mattisa, który no, powiedział to, co powiedział i wszyscy szukamy jakiegoś, szukamy tej głębszej odpowiedzi. A z drugiej strony, no mówię, ten sposób patrzenia na świat również przez format natowski, który no, nie po to się zmienia, żeby on zaczął być, jakby to być rozsadzany od wewnątrz. Dopiero co Rzeczpospolita zamieściła wspólny list pani ambasador USA w Warszawie, Georgette Mosbacher i ambasadora Polski w Waszyngtonie, pana Piotra Wilczka, którzy pisali o tym, że Pentagon i Kongres rozważają zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. No i przy okazji no, ten list został niejako potraktowany jako taka nieformalna zapowiedź tego, że jednak jest zielone światło dla tej inicjatywy i że Amerykanie raczej być może no, w dłuższej perspektywie czasu, ale jednak są przekonani, że taka baza w Polsce powinna powstać. Pana zdaniem takie wnioski są na wyrost w tej chwili? Znaczy może nie tyle na wyrost. Ja zawsze uważam, że państwo takie jak Polska powinno być przygotowane w kilku aspektach, w kilku scenariuszach rozwoju sytuacji wynikającej nie tylko z pewnych elementów regionalnych, pewnej zmiany architektury bezpieczeństwa europejskiego, tego naszego otoczenia bezpośredniego, ale również w kwestiach zmian zachodzących u naszych partnerów, żeby nie być zaskoczonym pewnymi decyzjami. No i tutaj chyba kluczowym elementem w odpowiedzi na temat bazy amerykańskiej, tak? A przypomnę jeszcze kwestię Redzikowa, bo zapominamy o tym bardzo często, tej nowej bazy określanej medialnie jako Fort Trump. To jest pytanie, czego my oczekujemy, czego oczekują Stany Zjednoczone i wydaje mi się, że w tych szczegółach, które często wykraczają poza samo hasło Fort Trump, leży dzisiejsza duża praca, którą wykonują dyplomaci, wojskowi, ministrowie, ale również osoby, które, ja często powtarzam, osoby, które znajdują się poza aparatem państwa, a są na przykład, mają zdolność do przekładania pewnych koncepcji na płaszczyźnie amerykańskich think tanków, które obudowują po stronie amerykańskiej, trzeba to podkreślić. Rola think tanków, rola analityków jest olbrzymia i my ją trochę bagatelizujemy. No właśnie o to chciałem spytać. Tak, na ile my skutecznie tę drogę wykorzystujemy? Bo oczywiście, tak jak pan wspomniał, jedną możliwością to są te kontakty bezpośrednie pomiędzy politykami, dyplomatami, a drugą kwestią to jest lobbowanie. No, coś, co w Stanach Zjednoczonych jest praktyką uskutecznianą od wielu, wielu lat. U nas no, słowo lobbowanie kojarzy się średnio. Znaczy u nas tragicznie kojarzy się słowo, ma one jakiś taki pejoratywny wymiar, a jak się spojrzy na geografię Waszyngtonu, to się można jakby to powiedzieć zdziwić, jak istotny jest wymiar analiz podejmowanych nie przez naukowców, którzy znajdują się w takich stricte ośrodkach uniwersyteckich, ale przede wszystkim tych, którzy pracują na rzecz różnego typu analiz zapotrzebowania zarówno na rynku komercyjnym, jak i tej strukturach około państwowych, czy też państwowych.
państwowych. I wydaje mi się, że ta dyskusja, nie chciałbym mówić o tym konkretnym przypadku, dlatego że pamiętajmy, że to trwa, tak, to się toczy. Ja zawsze wolałbym mieć trochę dystansu, żeby bez emocji oceniać pewien proces podjęcia takiej decyzji. Ale niewątpliwie to, co widzimy wokół przysłowiowego Fortu Trump, to jest ten moment, w którym powinniśmy zrozumieć, że inwestowanie w relacje, bym powiedział, nie tylko państwo, ale relacje, bym powiedział, takie miękkie, wynikające z aktywności think tanków, lobbystów różnego typu organizacji, z którymi współpracujemy, w wymiarze, bym powiedział, tworzenia koncepcji, tworzenia, bym powiedział, też postrzegania na przykład obecności amerykańskiej w rejonie wschodniej flanki, to są inwestycje, na które też nie można szczędzić czasu, pieniędzy i ludzi. No, my zapowiadamy, że jesteśmy przygotowani finansowo na budowę, na zabezpieczenie finansową budowę amerykańskiej bazy. Mowa o 2 miliardach złotych. No, jeżeli chodzi o Polskę, to jest rzeczywiście dosyć poważna deklaracja. Na Amerykanach ona robi wrażenie. Wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na administrację, obecną administrację, to tego typu zapowiedzi podparte pewnym aspektem finansowym, konkretnymi kwotami, one mogą nie tyle robić wrażenie, co mogą stwarzać bardzo dobry grunt również relacji poza kwestiami stricte militarnymi, czy kwestiach również wymiaru ekonomicznego. Co można zaczerpnąć na przykład z obserwacji relacji Stanów Zjednoczonych ze sojusznikami na przykład w Azji Południowej i Wschodniej, w wymiarze istnienia tego typu baz tam. Ale niewątpliwie w moim odczuciu to zawsze zależy od narracji, którą stosuje poszczególna administracja amerykańska, prezydencka. W tym przypadku w moim odczuciu jest to ciekawe i dość dobrze skonstruowane. No to jeszcze jedna kwestia, którą chyba warto poruszyć przy temacie amerykańskiej bazy w Polsce, bo mowa jest o tych konsultacjach wewnątrz natowskich, o opiniach innych partnerów z NATO dotyczących ich spojrzenia na to, czy taka baza w Polsce powinna się pojawić, czy nie. No a to wszystko dzieje się w bardzo ciekawym momencie. Jesteśmy tuż po rocznicy zakończenia I wojny światowej. No, zjazd najważniejszych postaci światowej polityki, który miał miejsce w Paryżu. I bardzo ciekawa wypowiedź prezydenta Macrona na temat potrzeby budowy europejskiej armii, która, uwaga, no i to jest zdanie, które rzeczywiście mogło wprawić w zdumienie niejednego słuchającego, która w przyszłości powinna móc obronić Europę przed takimi zagrożeniami jak Chiny, Rosja, a także Stany Zjednoczone. Powiem tak, konkretna wypowiedź pana prezydenta Macrona w tym przypadku może być rozpatrywana na płaszczyźnie dyplomatycznej, na płaszczyźnie, bym powiedział, politycznej. No i również może być oceniana przeze mnie jako osobę, która to obserwuje. Żeby było jeszcze ciekawiej. I w tym samym momencie też obecny w Paryżu prezydent Putin mówi o tym, że francuski pomysł na europejską armię pokrywa się ze stanowiskiem Rosji. Ja mogę teraz i zaznaczam, że jest to moja opinia. Uważam, że tego typu wypowiedzi są szkodliwe. Szkodliwe dla wymiaru natowskiego i dla mnie raczej, jakby to powiedzieć, te wypowiedzi, które wzmacniają Sojusz Północnoatlantycki, patrzą przez pryzmat przestrzeni pokoju, która została zbudowana na gruncie natowskim w wymiarze czy to Europy Zachodniej na początku i Stanów Zjednoczonych, Kanady, a później po rozszerzeniach również innych państw, które dochodziły do Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest takim fundamentem. Jakiekolwiek kwestionowanie tego przez wymiar, nie wiem, idee fix prezydenta Macrona w zakresie tworzenia czy jakiejś koncepcji armii europejskiej, jest bardzo niebezpieczne. Jest balansowaniem na granicy wytwarzania zbędnego ryzyka w i tak już niestabilnym wymiarze architektury bezpieczeństwa europejskiego. Co chce osiągnąć Francja? No to zdajemy sobie sprawę, że Francuzi nie zawsze byli tutaj admiratorami takiego, bym powiedział, ścisłej współpracy natowskiej, szczególnie w tym wymiarze wojskowym. No, pamiętajmy historię w ogóle Francji w NATO i te takie, jakby to powiedzieć, wychodzenie ze struktur wojskowych, potem powracanie, ale zawsze jest moim zdaniem znak zapytania po stronie francuskiej, patrząc nawet na kwestię potencjału atomowego francuskiego. I z tym też trzeba sobie poradzić, bo my możemy oczywiście to krytykować, możemy urazić się tego typu wypowiedzią, zwracać uwagę na kontekst rosyjski i tak dalej, ale pamiętajmy, że skuteczne państwo, skuteczny wymiar, również struktury natowskiej, to jest taki wymiar, który sobie radzi nawet z takim stanowiskiem, tak ważnej postaci, jaką jest prezydent V Republiki Francuskiej obecnie. No ale tutaj pojawiają się dwa pytania. Pierwsze pytanie, no,
czy możemy ze spokojem w takim razie czekać na wynik tych konsultacji wewnątrznatowskich, skoro jednym z państw, które też będzie się mogło wypowiedzieć w tej kwestii, jest Francja zgłaszająca tego typu pomysły. To jest jedna kwestia. Druga rzecz, niezwykle zaskakująca. Obserwujemy, mam wrażenie, kolejny zwrot, jeżeli chodzi o koncepcję europejskiej armii i jej rolę, bo no, wracamy trochę do punktu wyjścia, bo przecież to nie jest nowy pomysł, ta budowa europejskiej armii. On się już pojawił wiele, wiele lat temu i wtedy też no, te pierwsze skrzypce grała Francja. Wtedy ten projekt spotkał się z ostrą krytyką wielu państw europejskich, w tym bardzo ostrą krytyką Polski, która traktowała go jako zagrożenie dla funkcjonowania NATO, no i pewne dublowanie celów i dublowanie również środków. Potem ta europejska armia no, miała być niejako uzupełnieniem NATO, miała być no, taką wartością dodaną do tego, co niesie NATO. I tutaj już nastąpiła właściwie pełna zgoda państw europejskich. Teraz znów chyba widzimy odejście od tej koncepcji armii europejskiej jako wsparcia dla NATO, a raczej armii europejskiej, a pójście w kierunku armii europejskiej jako pewnego rodzaju konkurencji. Wydaje mi się, że jakakolwiek konkurencja tak mocno pozycjonowana no nie będzie się sprawdzała i może się zakończyć tym, że po raz kolejny za kilkanaście lat, a może za kilkanaście cyklów elektoralnych we Francji w zakresie tutaj prezydentury, bo wrócimy do tego, bo pojawi się kolejny polityk, który wpadnie na genialny pomysł stworzenia pewnej alternatywy. Wydaje mi się, że po efektach poznaje się najlepiej struktury, które zabezpieczają bezpieczeństwo, a NATO jest efektywne w wymiarze długiego okresu czasu. Patrzenia przez pryzmat celów. To na ile w takim razie tę wypowiedź i te propozycje prezydenta Macrona traktować no jako rzeczywiście jako pewnego rodzaju koncepcję, która ma być wdrażana w najbliższych latach, w najbliższych dziesięcioleciach i ma być rzeczywiście jakimś pomysłem na Europę, a na ile to jest po prostu gra tu i teraz na potrzeby wewnętrznej polityki i nic więcej? Wydaje mi się, że to jest bardzo mocne narzędzie, bardzo mocne narzędzie w walce o kwestie przemysłu zbrojeniowego, w kwestie dużych kontraktów, kwestie również polityczne i dyplomatyczne, czy też pewnego wymiaru strategicznego, który interesuje Francuzów. On nie jest zbieżny z tym wymiarem amerykańskim i wydaje mi się, że nie powinniśmy bardzo mocno emocjonalnie do tego podchodzić, ale z drugiej strony już teraz przygotowywać się do pewnego trudnego procesu, bo cały proces wzmacniania NATO, czy też proces wzmacniania na przykład obecności różnego rodzaju struktur natowskich, czy państw należących do NATO, na przykład takie jak Stany Zjednoczone na flance wschodniej, to jest proces. I tutaj nie ma czegoś takiego, ja zawsze podkreślam i to bardzo stanowczo, nie da się osiągnąć w jednym momencie, nie wiem, poziomu bezpieczeństwa i powiedzieć, że bezpieczeństwo jest zagwarantowane. Bezpieczeństwo się tworzy, jest to proces i ten proces ma wyzwania w sferze, jakby to powiedzieć, takie jak na przykład obecna polityka francuska i z nią też trzeba sobie umiejętnie radzić na płaszczyźnie analitycznej, dyplomatycznej i politycznej. Ale czy w takim razie te francuskie koncepcje, te francuskie propozycje, te wypowiedzi dotyczące obrony, no między innymi przed potencjalnymi zagrożeniami w postaci Stanów Zjednoczonych, na ile one mogą mieć bardzo realny wpływ tu i teraz na nasze dążenia do stworzenia amerykańskiej bazy, w ramach NATO oczywiście, ale jednak amerykańskiej bazy na terenie Polski? Znaczy, pamiętajmy, że Francja jest i partycypuje w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale z drugiej strony trzeba też zauważyć dość mocne tąpnięcie w takim wymiarze, bym powiedział, może informacyjnym pomiędzy Francją a Stanami Zjednoczonymi. To jest też ciekawy wątek, który można wykorzystywać, jeżeli patrzy się na to pragmatycznie. Ale no niezmiernie ja przestrzegam przed takim pozycjonowaniem, nie wiem, Francji i jej polityki jako wroga, tak, wewnętrznego, dlatego że wtedy automatycznie pozbawiamy się pewnych narzędzi, które musimy zastosować w relacjach nie tylko z tymi, którzy nas, nie wiem, wspierają, chcą nas wspierać albo są w tej samej sytuacji, tak jak byśmy spojrzeli przez flankę wschodnią, ale również z takimi państwami, które nie widzą sensu na przykład drażnienia Federacji Rosyjskiej i nie pozycjonują tego. Panie doktorze, to żeby była pełna jasność, ja tylko w takich kategoriach o te zagrożenia pytam, nie jako o no, wskazanie wroga przeciwnika w ramach NATO, a bardziej jako wskazanie na pewnych nowych tematów, nowych wątków, które w jakiejś mierze mogą zaważyć na przykład no, na kwestii amerykańskiej bazy w Polsce. Znaczy, nie
niesamowite tutaj w tej dyskusji jest to, że wracamy w pewnym sensie do punktu wyjścia budowania olbrzymiego zaplecza analitycznego na potrzeby państwa takiego, jakim jest Polska. Bo jeżeli spojrzymy na te relacje, bo dzisiaj się spotkaliśmy, żeby dyskutować o relacjach amerykańsko-polskich w wymiarze wizyty naszego ministra, ale zwróćmy uwagę, że przygotowując tego typu rozmowy, przygotowując tego typu debaty na temat kwestii wojskowych, wydaje się, że na pierwszy rzut oka są to kwestie wojskowe, poruszamy tak wiele innych aspektów, że państwo takie jak Polska musi być przygotowane do mapowania wymiaru relacji, czy to z Francją, ale również z innymi mniejszymi na przykład państwami, które również partycypują w Sojuszu Północnoatlantyckim i o ich głos na przykład będziemy musieli walczyć, żeby był, jakby to powiedzieć, ten efekt synergii w wymiarze na przykład flanki wschodniej. A więc niewątpliwie ja bym chyba dzisiaj taką konkluzję postawił, że widzimy chyba po raz pierwszy tak mocno, jak istotne jest zaplecze analityczne. Analityczne na potrzeby państwa, jego instytucji i nie tylko, bym powiedział, struktur państwowych. To jeszcze jedna kwestia. Nie mówiłem o tym, że do marca ma być gotowy raport Pentagonu dotyczący stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Jakiej opinii pana zdaniem możemy się spodziewać? To będzie raczej przychylne spojrzenie? Czy będzie ono spojrzeniem sformatowanym na potrzeby amerykańskie? Do tego musimy być przygotowani. I ono będzie zawierało z jednej strony kwestie wojskowe, kwestie związane z potencjałem amerykańskim, bo pamiętajmy, że Amerykanie muszą patrzeć na swój potencjał w skali globu. To jest bardzo dobrze podkreślone w wymiarze tej wizyty właśnie pana ministra Błaszczaka i rozmów z sekretarzem Mattisem, że Amerykanie muszą patrzeć globalnie. I to będzie na pewno odbijało się na wymiar, bym powiedział, tego raportu. Z drugiej strony będzie to raport dostosowany do nowych trendów w zakresie obronności, a więc patrzenia na to, jaki typ na przykład infrastruktury jest potrzebny dowódcom, współczesnym dowódcom amerykańskim po doświadczeniach z jednej strony wynikających z modernizacji tego potencjału w wymiarze europejskim, bo widzimy, że na przykład kwestia logistyczna się porusza bardzo mocno, kwestie też zmiennego, jakby to powiedzieć, wymiaru działań rosyjskich. A więc będzie to takie połączenie technologia, potrzeby, bym powiedział, amerykańskie globalne, potrzeby amerykańskie operacyjne, taktyczne, regionalne. Do tego dojdzie wątek polityczny, a więc kilka słów w moim odczuciu od na przykład przedstawicieli takiej dyplomacji, takiego, bym powiedział, patrzenia dyplomatycznego. No i do tego dojdzie pewnie też ten sznyt takiej amerykańskiej wewnętrznej polityki, tutaj tych różnych głosów pomiędzy republikanami i demokratami, ale też frakcjami, które się tam znajdują, bo pamiętajmy, że zarówno wśród demokratów, jak i wśród republikanów możemy czerpać z takiego grona osób, które wspierają potencjalnie tego typu inicjatywy, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że w amerykańskim świecie politycznym, bym powiedział, są ludzie, którzy nie patrzą na przykład na kwestie wzmocnienia w rejonie tutaj flanki wschodniej, czy też w ogóle Europy jako priorytet, więc musimy się spodziewać kilku możliwości i na każdą z nich mieć nawet nie jedną odpowiedź, moim zdaniem dwie, trzy wypadałoby mieć. O wizycie ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w Stanach Zjednoczonych i jego rozmowach dotyczących budowy amerykańskiej bazy na terenie Polski mówił dr Jacek Raubo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i portal defense24.pl. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję również. Rozmawiał Krzysztof Grzybowski, a to był magazyn Północ Południe. Piotr Wąż, do usłyszenia. Północ Południe. Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Kulisy spraw. To są powtórki wszystko. I to Radio 24, ale i Maryja. I jeszcze nie wiadomo co. Szczepanek, Katedra Anatomii, Kolegium Medicum w Krakowie, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu i pozdrawiam z Krakowa. Pani profesor, znaleziska archeologiczne to problem, który spędza sen z powiek wielu inwestorom, którzy chcą budować, chcą tworzyć, chcą, aby ich inwestycje powstawały, no ale okazuje się, że znajdują szczątki, znajdują dawne cmentarzyska. I co oni mają zrobić? Jak ten problem jest poważny w Polsce?
Ten problem jest obecny od wielu lat i istnieją standardowe procedury, jak w takich sytuacjach się zachowujemy. To znaczy zawiadamiana jest placówka archeologiczna, archeolog podejmuje badania i jeżeli pojawiają się szczątki ludzkie, angażowany jest antropolog czy też zespół antropologów. A żeby te szczątki podjąć, znaczy w pierwszym momencie wyeksplorować, podjąć, a następnie podjąć się analizy antropologicznej, która no, zmierza do określenia parametrów podstawowych, biologicznych, pochowanych osób, w pierwszym momencie ich liczby, następnie wieku, płci, zmian kostnych, przyżyciowych urazów, bądź też ustalić bezpośrednią przyczynę zgonu, czyli cały zespół spraw, które no, dzieją się już często w warunkach laboratoryjnych, czyli jak gdyby mamy te dwa etapy. Pierwszy dzieje się w terenie, a drugi w laboratorium, kiedy te rozliczne analizy są wykonywane. Jak kosztowne są takie badania mszy świętej skapowanej przy grobie świętego Jana Pawła II, Eucharystii w 40. rocznicę wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły na papieża, przewodniczył ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Msza święta przy grobie Jana Pawła II była głównym punktem rozpoczętej wczoraj dwudniowej wizyty polskiego prezydenta w stolicy apostolskiej. Tuż po Eucharystii Andrzej Duda i jego małżonka złożyli wieniec przy grobie papieża Polaka. Wcześniej na stronie kancelarii prezydenta pojawiło się specjalne przesłanie głowy państwa z okazji rocznicy wyboru księdza kardynała Wojtyły na papieża. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że my Polacy zawdzięczamy świętemu Janowi Pawłowi szczególnie wiele. Jego słowa dodawały nam otuchy w czasach walki o wolność i były drogowskazem w trudnym procesie budowy niepodległego państwa, mówił najwyższy przedstawiciel państwa polskiego. Dziś chcemy podziękować Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za wszystko, co zrobił dla Polski i dla świata. Jestem głęboko przekonany, że jego wybór na papieża był jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku. Święty papież Jan Paweł II na zawsze pozostanie dla nas wzorem patriotyzmu i człowieczeństwa zakorzenionego w świecie chrześcijańskich wartości. Jesteśmy dziś głęboko wdzięczni opatrzności, że dane nam było mieć w jego osobie tak wielkiego duchowego przewodnika. Zatem 606, jak brzmiał ten numer telefonu? No ja wiem, jak nie do końca było. 606. Był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch. Wydarzenie sprzed 40 lat i osoba świętego Jana Pawła II uczcili dziś także m.in. premier Mateusz Morawiecki, ministrowie rządu. Prawo politycy złożyli kwiaty pod krzyżem papieskim na placu Piłsudskiego w Warszawie. Czy taki trafisz? To i tak nie powinna wchodzą, bo ci się nie włączę. Kwestią kilku tygodni jest uzyskanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W miejscowości Nowy Świat koło Kątów Rybackich została dziś wbita symboliczna pierwsza łopata pod budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. W uroczystości uczestniczyli prezes PiS-u Jarosław Kaczyński oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Prezes PiS-u mówiąc o przekopie podkreślił, że trwało to długo, przeszło 10 lat, ale to się już rozpoczyna. Przyznał, że są zastrzeżenia formułowane nawet dzisiaj przez część środków masowego przekazu. Ale jak dodał, mamy pełne prawo zakończyć proces styczenia. A jeśli chodzi o inne dokumenty, których zatwierdzenie jest potrzebne dla rozpoczęcia budowy, to wydaje się, że to jest kwestia najbliższych tygodni. Wszystko na to wskazuje. Więc można powiedzieć, że udało się, bo kiedy budowa się rozpocznie, to wtedy już będzie można powiedzieć, że kropka zapadła, że ten kanał powstanie i że problem, z którym Elbląg żyje już od wielu dziesięcioleci, właściwie od chwili, kiedy powrócił do Polski, będzie rozwiązany. Z kolei minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk
podkreślił, że zakończył się etap wytyczania przebiegu kanału przez Mierzeję Wiślaną. Teraz rozpoczyna się etap uzyskania pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na wykonawcę inwestycji, zaznaczył szef resortu. Dzisiaj mamy tą niezwykle uroczystą okoliczność wkopania ostatniego słupka geodezyjnego, który wyznacza przebieg kanału przez Mierzeję Wiślaną. Jest on absolutnie zgodny z prawem, ponieważ teren ten jest terenem Urzędu Morskiego, który może realizować tego typu działania jako przedinwestycyjne. Przed nami kolejny element, czyli pozwolenie na budowę i rozpoczęcie przetargu na wykonawstwo. Jesteśmy już po oczywiście realizacji projektu. Projekt jest już w 100% zakończony. Wiemy, jak będzie ten kanał wyglądał. Wiemy, w którym miejscu w związku z tym dotyczenie. I w tym momencie możemy w zasadzie rozpocząć inwestycję. Rząd PiS-u podkreśla, że przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmii i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa. Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji podjęła decyzję w sprawie kolejnych nieruchomości Asfaltowej 2 oraz Puławskiej 137. Decyzje zapadły pod... I no, sposobu użytkowania tej przestrzeni funeralnej, tej przestrzeni grobowej, co myślę też będziemy mogli zaprezentować, ponieważ planujemy w przyszłym roku wystawę w Muzeum Archeologicznym. Mam nadzieję, że ona dojdzie do skutku, gdzie będzie można zaprezentować całe spektrum... Mamy wiadomości, które przekażą Karolina Stasiak i Piotr Zabrzewski. Może wreszcie... Polska para prezydencka uczestniczyła w Watykanie we mszy świętej sprawowanej przy grobie świętego Jana Pawła II, Eucharystii w 40. rocznicę wybuchu. Można powiedzieć, że to byli bohaterowie ogniem i mieczem, którym się nie udało, którzy nie mieli tego szczęścia, coś się wydarzyło i później stawali do boju znowu, tylko właśnie ci, którzy ulegli różnym takim urazom, które umożliwiały im dalsze funkcjonowanie i oni trafiali do takiego przytułku. Prace Senatu, to rozmawiali się z decją ustawy. Dłuższy okres czasu, ale tak, cały czas chyba wszyscy, nie wiem się. Konsultacji naukowych, które są takim no,
powszechnym dobrem, jeżeli możemy tak nazwać. Mamy nadzieję, że właśnie środki publiczne będą pozyskane w czasie przygotowywanej wystawy. Jeżeli chodzi o całą inwestycję, to muszę powiedzieć, że całe badania, no w ich wyjątkowym charakterze polegają na współpracy właśnie z inwestorem, który pierwszy raz, może nie pierwszy raz, nie pytał, kiedy koniec, tylko co potrzeba. Także myślę, że oby tak dalej, mogę tak powiedzieć, jako badacz. A czy pan profesor Stefan zdarzał się sytuacji, w których ci inwestorzy, którzy natrafiali na takie znaleziska archeologiczne, no, próbowali w jakiś sposób no, jednak uniknąć tego, aby wyłożyć pieniądze na ich zabezpieczenie, no i mimo wszystko realizować inwestycje? Znaczy ja prowadzę już opracowania konkretnych szczątków czy konkretnych zabytków, także jak gdyby nie uczestniczę w tym etapie, gdzie pojawia się problem. Ja zwykle jestem proszona jako specjalista już do momencia otwarcia jakiegoś miejsca, gdzie potrzebna jest no, po prostu już konsultacja naukowa, czy opracowanie, czy no, po prostu specjalisty, także nie proszę o to pytanie odpowiedzieć. A jak duża jest wrażliwość tych podmiotów, tych inwestorów, którzy natrafiają na takie znaleziska właśnie na to dobro kultury, na to, aby zabezpieczyć odpowiednio pod względem archeologicznym to, co udało się odnaleźć? Myślę, że teraz każdy jest już uczulony na znaleziska i zdaje sobie z tego sprawę, że trzeba podjąć odpowiednie kroki, żeby te zabytki zabezpieczyć. A jeśli nie zostałyby zabezpieczone, to jak poważne kary mogą za to grozić? Jeszcze mi nie trudno się na ten temat wypowiadać, ponieważ nie karam, więc nie. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, jak to ma wyglądać. A jeśli chodzi, jeśli chodzi o to, ile takich jeszcze znalezisk może czekać ukrytych w Krakowie, w Warszawie, w Wrocławiu czy innych miastach Polski? Musimy się liczyć, że mamy przy każdym kościele był cmentarz przykościelny, więc w każdym tym miejscu można liczyć się z tym, że szczątki ludzkie zostaną znalezione, które mogą być albo pojedynczymi grobami, albo już cmentarzami osławianymi. Panie profesorze, musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem była profesor Anita Szczepanek, Katedra Anatomii Kolejnych Medyków w Krakowie, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam za tydzień do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia, dane, analizy oraz opinie dotyczące polskiej i światowej gospodarki. Wszystko to ma wpływ nie tylko na nasze portfele, ale także na naszą przyszłość. W audycji Gospodarka dla każdego od poniedziałku w Piątku Polskim Radiu 24 o 9.45. Dziś o tym, dlaczego warto wspierać i promować patriotyzm gospodarczy oraz jakie korzyści płyną z tego dla każdego Polaka. Czym w praktyce jest patriotyzm gospodarczy? O tym także naszą serwisie internetową Gospodarka Polskie Radio 24.pl. Gospodarka dla każdego. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Thank you.
te dwie sprawy właśnie. No. Thank you.
choroby, tylko przecież jako człowiek, bo tak to wygląda. To jest postępowanie w tej chwili prowadzone przez prokuraturę, która ma wyjaśnić, skąd się właśnie ten wirus znalazł, kogo przyniósł i w jaki sposób się znalazł w oborze i stąd powstało blisko na Podkarpaciu choroby ALS. Dlatego trzeba w sposób umiejętny, merytoryczny, ale również taki fachowy przedstawić sprawę obywatelom o tej edukacji. Na dzisiaj nie mamy dużo, jeżeli chodzi o tą kolejną chorobę dla trzody chlewnej, ale również dla gospodarki polskiej, bo jeżeli byśmy właściwą edukację przeprowadzili, mam nadzieję i miałbym na taką nadzieję, że nie dochodziłoby do kolejnych zakażeń i skutecznie byśmy walczyli z tą chorobą. Trzeba powiedzieć jedno, że, i to podkreślić tutaj mocno, że czy mięso sprzedawane z terenów zapowietrzonych nie jest skażone chorobą ALS. Mięso zarażone skutki nie są przeznaczane do obrotu, jest tylko utylizowane. I ta świadomość powinna być i wszyscy ci, którzy mówią inaczej, to po prostu kłamią i nie mówią prawdy i nie są życzliwi tutaj polskiej gospodarce, polskim rolnikom. To musi wybrzmieć i ta świadomość musi być. Natomiast jeszcze raz podkreślę, ta ustawa daje szansę sprzedaży rolnikom trzody chlewnej z tych terenów właśnie po cenach rynkowych, a nie po cenach tak zwanych umownych, gdzie wpływały do masarni, później są czynnie sprzedawały z znacznym zyskiem tą wieprzowinę. Dlaczego było się też na wschodnie, a przypomnijmy, jest polskiego chcemy, aby nasi amerykańscy partnerzy byli tutaj mocniej obecni, bo już są, żeby ta obecność była nie tylko rotacyjna, choć ta rotacja jest permanentna, ale także stała, bo to jednak zwiększa, jest wyraźnym takim sygnałem dla tych, którzy chcieliby nas zaatakować, no oczywiście myślę przede wszystkim o Rosji, wyrażam takim przesłaniem, że właśnie Ameryka największą mocarstwo świata będzie nas bronić, bo będzie bronić swoich żołnierzy, którzy tu są obecni, więc tutaj naprawdę takie dziecinne trochę, niedojrzałe mówienie, że trzeba tu, a nie trzeba tam, no myślę, że rozsądny polityk, który zna się na obronności, a ja przeszło 7 lat zasiadałem w specjalnej podkomisji obrony bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego. Panie pośle, no właśnie, bo pojawiła się jeszcze jedna propozycja, do której też pani posłanka Polska zapaliła się bardzo mocno. Propozycja przedstawiona wczoraj, zresztą to nie pierwszy raz, prawda, ale wczoraj znowu te słowa padły. Kanclerz Angela Merkel powiedziała w Parlamencie Europejskim o konieczności budowy oczywiście wspólnej strefy euro, ale to, co wzbudziło największe kontrowersje, o potrzebie budowy wspólnej europejskiej armii, prawda? I tutaj no właśnie, mamy z jednej strony Amerykę i ten planowany fund Trumpa, z drugiej koncepcję wojska europejskiego, w którym to Niemcy zapewne odgrywaliby szalenie istotną rolę. Wartością z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa jest NATO, jest Pakt Północnoatlantycki i żadne propozycje, żadne nowe formuły, które się pojawiają. No to jakiś kontakt, no ten kontakt się wypali, fascynacja pierwsza minie i nie zostanie nic. Zobaczymy, że małżeństwo to jest fundament, który jest zbudowany na tej miłości. Małżeństwa, proszę Państwa, u katolików już pieprzą się przed ślubem i kopczą papieroski.